Witam serdecznie. Z powrotem jesteśmy w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon. Jesteśmy w miejscowości, która tutaj jest jedna z większych w Oxenfurcie i szukamy tam renturkę krwawego barona, już bez pomyłek, nie czerwonego, nie czarnego, krwawego barona. No i dobra, skończyliśmy w tym samym miejscu i idziemy poszukać, gdzie jest wejście. Pokazuje nam, że to dziś chyba jest tutaj. Ale tu nie ma wejścia na pewno żadnego z tej strony, więc chyba musimy tam pójść z tamtych. Niech żyje Radomir. Szukam Tamary, córki barona z Velen. Twój brat powiedział, że ją tu znajdę. Wojciech cię przysłał, panie? A jak inaczej dowiedziałbym się, że tu jest? Poczekajcie, panie, zaraz ją przyprowadzę. No, chłop w takich warunkach mieszka, no trochę dziwnie. Podobno mnie szukasz. Kim jesteś? Mój ojciec cię przysłał? Miałem sprawdzić, czy żyjesz i masz się dobrze. Jestem Geralt z Rivii. Czuję się świetnie, Geralcie z Rivii, jak nigdy dotąd w moim parszywym życiu. A skoro już to sprawdziłeś, to żegnaj. Zaczekaj. Nie mamy o czym rozmawiać. Masz prawo być zła na ojca, ale on martwi się o ciebie. Mam prawo? O, dziękuję bardzo. Jak dobrze zyskać aprobatę najemnika. A mój ojciec martwi się wyłącznie o to, czy ma się czym uchlać. Masz rację. Twój ojciec to kawał drania. Wspaniale, że się zgadzamy. Tylko w takim razie, dlaczego mu pomagasz? Bo ma informacje o kimś bardzo mi bliskim. Obiecał, że wyjawi je, jeśli znajdę ciebie i matkę. Rozumiem. Taki mały szantaż. W sumie to całkiem w jego stylu. No, w każdym razie znalazłeś mnie. Możesz mu przekazać, że żyję i że nigdy nie wrócę. Wojciech twierdzi, że twoja matka miała na rękach dziwne znaki i że jakaś bestia porwała ją w las, to prawda? Jechaliśmy w stronę rzeki. Nagle mama krzyknęła. Skuliła się, o mało nie spadła z konia. Podjechałam bliżej. Zobaczyłam, że coś się dzieje z jej rękami, jakby płonęły. I wtedy z lasu wyskoczyło to stworzenie. Nie wiem, co to było, ale ryknęło tak, że krew poszła mi z nosa. Widziałam, jak przewraca drzewa. W życiu się tak nie bałam. To coś chwyciło mamę i zniknęło w lesie. Chciałam zawrócić i jechać za nimi, ale konie poniosły. Teraz nie wiem nawet, czy ona żyje. Co zamierzasz? Odnajdę mamę. Wiesz, że to może nie być takie proste. Bez obaw. Nie jestem na tyle szalona, by myśleć, że dam radę sama. Ale mam nowych przyjaciół. Nowych, potężnych przyjaciół. Oni mi pomogą. Co to za nowi przyjaciele, jeśli to oczywiście nie tajemnica? Nie, to żadna tajemnica. Za pośrednictwem Kościoła Wiecznego Ognia udało mi się dotrzeć do łowców czarownic. To prawi i odważni ludzie. Na pewno mi pomogą. To stąd te lichtarze w twoim pokoju. Czyli postanowiłaś zawierzyć Wiecznemu Ogniowi. Kiedy żar płomieni Wiecznego Ognia raz rozpali serce, do końca życia prowadzi człowieka ścieżką prawdy i dodaje mu sił. Życzę ci, żebyś dostąpił kiedyś tego zaszczytu. Dzięki. Gdy byłem mały, uczono mnie, żeby nie bawić się ogniem, bo łatwo można się sparzyć. A co z twoim ojcem? On mnie nie obchodzi. Nie wrócę do niego. To zamknięty rozdział mojego życia. Proszę, proszę, Wiedźmin. Nie sądziłem, że baron posunie się do tego, żeby wynająć zabójcę potworów. Choć podobno jesteście świetnymi tropicielami. Cieszę się, że wiesz, kim jestem, ale sam dalej się nie przedstawiłeś. Graden, łowca czarownic w służbie jego królewskiej mości Radowida z Redanii. Musiałeś o nas słyszeć.
Obiło mi się o uszy. Jeśli krwawy baron przysłał cię po córkę, lepiej od razu pogódź się z tym, że tym razem nie wypełnisz zlecenia. Dzięki za troskę, ale nie musisz się martwić o moje zlecenia. A co do Tamary, sama zdecyduje, co zrobi. To szlachetne z twojej strony zrezygnować z zapłaty dla dobra człowieka. Łowcy i Kościół Wiecznego Ognia są ci wdzięczni. A swoją drogą to ciekawe, że baron wynajął właśnie Wiedźmina do szukania córki. Zdesperowany ojciec zrobi wiele, żeby znaleźć swoją córkę. I to mówi Wiedźmin. Podobno mutacje wypierają was z człowieczeństwa. Pozbawiają uczuć. Znam wielu, którzy nie przeszli mutacji, a są pozbawieni człowieczeństwa. Dokąd jedziecie? Tamara musi odpocząć. Wiele ostatnio przeszła. Kiedy ciepło Wiecznego Ognia odbuduje jej siły, zajmiemy się poszukiwaniami jej matki. Zanim wyruszycie, twój ojciec prosił, żeby ci to przekazać. Klara? Ojciec kazał mi ją przywieźć? Śmieszne. Myślał, że tym mnie przekupi. Powiedz mu, że zniszczonego dzieciństwa nie da się odbudować jednym gestem. Żegnaj, Wiedźminie. Mimo wszystko dzięki, że dałeś mi wybór i nie zmuszałeś, żebym wróciła do tego tyrana. A ja mam nadzieję, że zrozumiałaś, w co się pakujesz. Bywaj, powodzenia. Czyli musiałem porozmawiać teraz z baronem i poszukać śladów. Myślałem, że jakieś ślady tutaj będą, tutaj nic nie ma. Piękne okręty, ale to przyjdzie na to czas. Na okręty. Wracaj, skąd przyszedłeś. Teraz trzeba by było coś tutaj porobić. Przede wszystkim popatrzmy, gdzie my jesteśmy. O, od tego zacznijmy. Jesteśmy na samym cyplu. Tu jest chyba kościół ten cały. Tu jeszcze wyjedziemy sobie. Trochę tak dzisiaj zrobimy. Taki znowu krajoznawczy odcinek. Ale ja chcę poznać, co tutaj jest. W ogóle tu chyba musimy też wjechać. Tutaj. Myśmy tu wjechali, czyli tu, tu, to trzeba to otworzyć. Zrobimy sobie tak, że zaznaczymy sobie tutaj, ale najpierw pojedziemy do tego płatnerza. Też ja nie wiem, czy o tej porze będzie otwarte. Ja nie wiem, czy płatnerz nam coś zrobi. Tam można tylko coś kupić, a ja nie wiem, czy my aż tyle mamy kasy, żeby u niego kupować. Teraz wolę. Płatnerz jest tutaj dokładnie. Zwolnij, płotko. Honor i ojczyza. No właśnie, co my tu możemy wykombinować? No proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to, mam zamówienia od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło? Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne zlecenie? Mam nadzieję, że cały czas mówimy o płatnerstwie. No, o czym innym? Pokaż mi swoje towary. Pancerz. Lekka zbroja. Czwarty poziom. No, trochę lepszy. Ale miecz niestety nie to, co potrzeba. Przedmiot mistrzowski.
480, mamy 1000. Co my byśmy mogli na to powiedzieć, to 15% to nie. Jakbyśmy sobie to kupili, no kupmy. A to sprzedaj. Sprzedaj. Nie to, to. Sprzedałem coś niewłaściwego, no dobra, ale to niech tam będzie sobie. Te porcięta też dla mnie za bardzo potrzebne. Mamy jakieś tutaj. No dobra, to będzie wszystko. Więcej u niego nic nie zrobimy. Co to są? Gwoździe chyba jakieś. Właśnie. To będzie wszystko. Chociaż nie, bo może ulepszyć można było. Dobra, innym razem. Bywaj. Teraz zobaczmy, co my możemy ubrać na siebie. No właśnie, gdzie to jest teraz? Ekwipunek to jest w ekwipunku. O właśnie. Ekwipunek, pancerz mamy na poziomie pierwszym, zwykły przedmiot. Podnosi nam bardzo dobrze. Sobie ubierzmy to. Trochę głupio wyglądamy, no ale co zrobimy? To jest co? Średni pancerz. Tutaj nic nie zrobimy. Okej. No trochę lepszy mamy ten ubiorek, nic więcej. Aż tym pierwszym było nam bardziej do twarzy. Dobra, teraz zobaczmy, czy tutaj pojedziemy. O, tu wyjedziemy. To jedziemy teraz. Musimy troszeczkę odczaić, co tu się dzieje. Honor i ojczyzna, a jak ty, to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercji. Wracaj, skąd przyszedł. Okej, mamy drugą bramę zrobioną. Tu jest jeszcze coś. Przejedźmy po tym. Pod zamcze. Czy coś innego. Jedź, płotka. Nic tu więcej nie ma. Dobra. Momencik, mapa. Jesteśmy tu. Nie, dojedziemy tutaj do tej strony. I wjedziemy tą bramą. No, musimy tak sobie tutaj taki zrobić. A nie wiem, czy przejedziemy. Można przejechać, ale... Rusz się! To są jakieś mury obronne, to jest całkiem coś innego. Teraz wolniej. Musimy to inaczej pojechać. Dobra. Mamy dwie bramy opanowane, znaczy nie jest tak źle. Generalnie powinniśmy już jechać do barona, ale my możemy do niego doskoczyć, także... No i teraz jest patent taki, że nie możemy wjechać. Rusz się! Charakternie, co? Pojedziemy sobie na ten brzeg, zobaczymy, co tu się dzieje, bo tak generalnie nie mamy niczego tutaj do szukania generalnie, ale
załóżmy sobie jakiś znacznik. No popatrzmy, że tu jakaś wieś powinna być, prawda? Więc może podjedźmy sobie do tej wsi. I zobaczymy, co tam będzie. Ja wiem, że nam jeszcze tutaj los nas nie przesyła tutaj w żaden sposób, więc jakkolwiek przeciwnicy mogą być wielokrotnie wyżsi od nas. Ale chciałbym po prostu parę znaczników sobie poprzestawiać. Nie chodzi o walkę, nie chodzi o jakiś... A ta zielarza, jest znacznik, proszę bardzo. Odpocznij. No, tak jak mówiłem, mamy pierwszy znacznik. Możemy wrócić. Takie po prostu przygotowanie na późniejsze granie. O tak bym tak powiedział. Trochę do rymu. Będzie nam się szybciej po prostu i lepiej grało. Jak sobie troszeczkę znaczników porobimy. O nie, nie, nie. Teraz to już w ogóle pojechałem po bandzie. O jest, farma złote kłosy. Tak dobrze. Mamy jakieś następną. Gdzieś nas los prowadzi, nawet nam pokazuje, że tędy możemy jechać. Ale tak do końca... To ja bym tak nie powiedział. Jakieś... Tereny spowite po bitwie. Tutaj wszystko może nas napotkać. A tu są takie licha, których lepiej na początku nie wywoływać z lasu. Tutaj coś się będzie działo, tu są jakieś... Tu jest też bardzo ważna jakaś rezydencja. Tak jest. Płotka nie tak możemy szybko. Sobie odpuścić. Nie będziemy tam wjeżdżać. Patrzmy na mapę, jak to żeśmy ładnie wszystko sobie poodkrywali. Generalnie moglibyśmy pojechać od tyłu, wjechać do Nowigradu i Nowigrad odkryć. Ale ja wiem, czy to już dzisiaj takie by było dobre. No, pomału sobie troszeczkę wiele rzeczy odkrywamy. Tu mam jakąś wioskę. To możemy do tej wioski jeszcze się udać. Ona nam jest tam gdzieś, czyli musimy objechać tutaj tam. Trakt. No, tak się rozglądam, żeby widzieć gdzie. Muzyczka też jest nastrajająca. Nagle jakby nam coś tak wyskoczyło. Nieźle byśmy tam narobili, ale to nie tu jedziemy, gdzie potrzeba, jak widzę. Musimy troszkę przez pola pojechać. O, jak widać, już coś chodzi, takiego, że to jest poza naszym zasięgiem. Jakiś bazyliszek czy coś innego. Więc zjedźmy stąd, bo nas to zje od razu, na dzień dobry.
wieś. Kolejną. No i tak dosyć dobrze tam to idzie, powiem. Jakbyśmy pojechali tak prosto, teraz tu, zakręcili sobie i tędy i dojedziemy. No dobra, spróbujmy, zobaczmy, co tu będzie się działo. Jakieś... Ja mam takie tendencje do właśnie do zwiedzania w pewnym momencie, żeby wiedzieć, co można zrobić, gdzie można coś zrobić, potem żeby się szybciej przenieść, żeby jakieś się pokazało na mapie wcześniej, a nie tylko, że będzie nas misja prowadziła. Zresztą jest otwarty świat i to można robić pewne rzeczy w różnej kolejności, jakby powiedzieć. Moment pancerzy, proszę bardzo. I mamy kolejny znacznik. Lepiej by się jechało jednak w dzień, gdybyśmy się wyspali. I będzie ładniejszy dla nas widok generalnie. Gdzieś może byśmy przenocowali. Wolniej. Tempo! Okej, zadanie to było. Zobaczmy, czy medytację możemy zrobić. Do rana. Bo nawet to, że widok ładniejszy będzie... Prześpijmy się z godzina do 6 rano. Obrzasko będzie lepiej nam jechać. Podjedziemy do tego Nowigradu, po prostu zrobimy tam sobie wjazd od tyłu i tym sposobem będziemy mogli... No, myślałem, że automatycznie nas wyrzuci, to jednak muszę... No, że szósta to szósta, ale cały czas deszcz pada. Gdzieś tu jechaliśmy tą dróżką. Naprzód! Gdzieś byśmy musieli tędy jechać. Coś nie tak. Jedziemy! Duża woda. No już, już. Jak my mamy się dostać? Popatrzmy. A jesteśmy nad jakimś jeziorkiem, czyli spokojnie. Przejedziemy tu fragment i powinniśmy dojechać do drogi łączącej. Jedź, Putka! A, ale to jest pozamykane wszystko. To nie jest tak, że my sobie pojedziemy. Jest wyjazd, dobra. To w Nowigradzie, kurwa, kurwa. Ale nam się trafiła pogoda. A za oknem mam prawie podobną, także nie jest tak źle. Wczuwamy się po prostu w rolę. Nie wiem, tędy? Nie, chyba nie. Tu chyba było, że od razu po tym możemy skręcać tutaj. Tu trzeba się pilnować, bo nieraz te ścieżki źle prowadzą. Żony skarb, ale nie chcę ruszać czegoś, co może mnie zjeść na dzień dobry. Wioseczka jest. Żadnego znacznika. Ksenfurcka. Ostrzegam cię. Łódka nie tak szybko. No dobra, Nowigrad.
Zróbmy sobie tak, żebyśmy wyjechali tu do rynku i tu boczkiem wyjedziemy sobie przez którąś z tych bram i wyjedziemy tutaj dolem. Ha, jest nieźle. Jedź, Putka! No i przestało padać. No, myślałem, że to jest przejazd. Ze strachu taki blady jesteś? I pamiętaj, na okrawki nigdy nie wybieraj się sam. Zawsze z partnerem. Ta... Nie. Kurwa, sam. Nie, tutaj nie przyjadę. Tutaj lepiej jednak jest bez konia, no ale spróbujemy konno tu przyjechać. Kurwa, kto skradł cnotę cierotce Marysi? Krasnoludki. Ten czarodziej akurat w moim zaułku musiał się wywrócić. Ejże, w tym chlebie są mysie bobki. Jakie znowu bobki? Do rodzynki przecie. Będą palić potwora, co przybrał ludzką postać. Od teraz każdy twój jest obserwowany. No i chyba wjechaliśmy na rynek, to co chciałem. Tak jest. Znacznik mamy. Potrafi przybierać różne postaci. Nikt nie może być pewny brata swego i ojca swego, ani swojej połowicy. Dalej. Spójrzcie po waszych sąsiadach. Każdy z nich może być Dopplerem. No! Patrzcie, gęba jak u trupa, śliwia jak u zwierzę. Ojej, ale masz oczy. Oczy dziwoty. No, mamy bramę jakąś. Bardzo dobrze. Od teraz każdy więcej kołody jest. Ej, ludzie. Nie było tu miejsca. Jak to wygląda? Teraz zobaczymy tam na te pole. Oj, żeśmy wjechali trochę inaczej. Chcieliśmy tam bardziej w tamtym kierunku, ale też wyjedziemy. No dobra, pokierujmy się tutaj. Tempo, tempo! Jak nie tak, to tak. Musimy jakoś wykombinować, żeby tam dojechać. Tu jest jedyny most. Tam byśmy nigdzie nie... Pływać możemy jeszcze. Oj, zapomniałem całkiem. No ale dobra. O, podróż nam upływa spokojnie. Bez żadnych jakichś nadmiernych wrażeń. Ale to dobrze. Tu jest jakaś karczma. Wolni. Tak jest, znacznik już się włączył. Jest gęsia. Gęsia pipa. No i to jest dobre. Tu przejedziemy. Którędy byśmy musieli jechać? Tutaj, tędy nie za bardzo. To się kierujmy teraz na tędy. Byśmy tu przejechali. Musimy się cofnąć. Miejmy nadzieję, że w dzień nie będzie nas nic atakowało, to więc spokojnie, przy ładnej pogodzie sobie pozwiedzamy trochę. Dalej. Momencik, bo to muszę patrzeć co jakiś czas, czy ja dobrze jadę, czy ja nie rozjeżdżam się. Dobrze, cały czas prosto tym traktem. Powiedzmy, że ustawmy sobie dotąd, a potem będziemy wiedzieli co dalej.
Czy oni coś pilnowali? No, jest coś tutaj. Gdzie jest popchnięcie? Jest. Żebym ja tylko coś właściwego znalazł, a nie niewłaściwego. Zobaczmy. Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Oj. Chyba, żebyśmy nie wykombinowali czegoś kiepskiego. No, proszę bardzo. Coś jednak nam się tutaj to opłacało wejść, tylko żebyśmy na to za dużo nie zapłacili. Góle ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Powinienem przeszukać te wieże. Biała dama, raczej może... Nie róbmy, bo może być dla nas za ciężko. Biała dama. Coś tam pokazuje do góry. No cóż. Najwyżej, chociaż stracimy za dużo. Tam jest zejście na dół. Na dół nie będziemy schodzić. Od dołu coś woła. Ale to możemy wszystko... przejrzeć. Właśnie o to chodzi. Raz kozie śmierć. Jeszcze wyżej można pójść. Ładnie nachapaliśmy wszystkiego. Gdzieś z piwnicy coś nas wzywa, ale raczej chyba sobie odpuścimy temat. Biała dama może być troszeczkę za mocna dla nas. Będziemy pamiętali o tym miejscu, jak już będziemy w jakimś odpowiednim poziomie. My w ogóle nie powinniśmy się tu pojawiać jeszcze. Ale... Nie użyję. Ale jesteśmy niestety... uparci i chcemy bełty przebijające. Proszę, ile rzeczy żeśmy znaleźli ciekawych.
było coś dobrego, co żeśmy znaleźli. Stalowy miecz wiedźmińskiego cechu kota. No to jest niesamowicie dobrze. Ja to dobrze, żeśmy tu jednak weszli. To wychodzimy. Co mieliśmy znaleźć, tośmy znaleźli? Coś tam coś pokazuje z tyłu. Ale jak my tam żeśmy nie mogli dojść? Na górę. W jaki sposób by tam można było wejść? Zeskoczyć? Nie wiem jak tam. To nie wiedź, to nie ten, to nie asasyn, żeby tutaj tędy skakać. Dobra. No i czekają na nas koledzy. Nie mogę do niego podjechać całkowicie. Nigdy się nie nauczycie. Nie mogę go trafić. Jest trafiony, zatopiony. No pięknie, tego się właśnie spodziewałem. Konia mi nie potrzeba. Dobra, gdzieś tutaj leży jeszcze jeden, ale dla mnie jeszcze jeden trup niepotrzebny. Załatwiona sprawa, jedziemy. Jedziemy dalej do tego, cośmy sobie tam zaplanowali. A mamy dojechać do jakiejś przeprawy. I powiem tak, no, taka wycieczka stop. Taka wycieczka krajoznawcza, ale chyba nam się udało parę rzeczy znaleźć takich dosyć bardzo, bardzo ciekawych. I teraz tu chyba jest odjazd całkiem po moim lewo, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczmy. Nie całkiem. Jedziemy jednak środkiem. Jedziemy tutaj. Naprzód! Jest jakaś placówka, tylko czy ja tędy przyjadę? Chyba raczej tak już.
Jak od tyłu już wjeżdżam. Możesz przejść! Wracaj skąd przyszedł. Gdzie leżysz? Na brzuch! Co się pcha? Czekaj, się jeszcze połykasz? Dobrze ci radzę. Jaki skokonie i szeroki mógł. Strasznie wysokie to słowo. Nie ja je ustalam, tylko król. Ale to... Wiem, że przeszukiwałem te pola kiedyś i nawet ciekawe rzeczy tu można znaleźć. No ale teraz sobie to odpuścimy, nie będziemy przeszukiwać. Jedziemy... Ludzie w opałach. Co to było? Deserter. Na poziomie 9. Czterech. Jaki strzela z kuszy, to może być kiepsko. No dobra, zobaczmy. Poszukajcie mojego straganu koło mostu przy spodach. Mój towar niby tylko dla wojska, ale zrobię dla was wyjątek. Saletra, nareszcie. Będziemy mogli. Popatrzmy, czy coś jeszcze tutaj znajdziemy ciekawego. Ognisko tylko jest. Dobra, parę rzeczy żeśmy tutaj ciekawych zrobili. Wartało się cofnąć. Nie wiem dlaczego, tak jakoś dziwnie nam to się wszystko robi, ale żeśmy faceta uratowali, kupca znaczy się. Jakieś modyfikacje musiało przejść, bo poprzednio jak grałem, to tak jak z dwa poziomy wyżej, trzy ode mnie były, coś było, to powiem tak, że nie było łatwo, żeby to... Nie było łatwo, żeby po prostu... walczyć, a teraz tak bez większego wysiłku to wszystko poszło. Myśmy gdzieś dojechali. Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Zatańczmy. I tak słabo padłem, aż nie zauważyłem. Za słaby byłem. No, tutaj widać trupie czaszki nad nimi. Za szybko chciałem. Po prostu spodobało mi się to, że do tej pory jakoś mi to idzie. A teraz jednak nie poszło tak łatwo. Niedobrze. Nawet bym powiedział, że bardzo niedobrze. No to gdzie nas cofnie to wszystko? Co my możemy pozrobić? Jeszcze raz. Jakbyśmy ich poparzali trochę.
Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło, jasne? Wynoś się stąd, bo usmażymy cię razem z tą pierdoloną elfką. No spróbujmy jeszcze raz. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Zrobimy to na zasadzie takiej, że najpierw wykończymy tych pojedynczych. No nie mogę przeskoczyć, ale patent. Trafiłem w końcu. Kurde, coś nie mogę ich trafić w ogóle. Prosto. Łotka, nie tak szybko. Uciekaj, szybko. Trochę się na nich może bawimy. O co w tym wszystkim chodziło?
Czemu chcieli spalić cię żywcem? Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Pewnie liczyli, że cię to skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc, Vatgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem. Proszę, weź sobie stamtąd, co chcesz. W tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję. Bywaj. No i dobra, i zrobiliśmy. Teraz tylko sobie jeszcze obrabujmy tych dwóch. Bierzemy wszystko, potem to się powyrzuca. No i jeszcze jeden nam gdzieś został, tylko nie mogę tego dziada znaleźć. Niby tutaj. No, mój miecz na czerwono się świeci, czyli jest całkowicie wyeksploatowany. W drzewie za domem. Tak będę szukał i nie znajdę w ogóle tego drzewa. Chyba muszę włączyć to zadanie, żeby to się poszło. Może coś ciekawego tutaj znajdziemy. Jesteśmy dużo dalej i ciekawsze rzeczy znajdujemy, zadania. Postać, co to było? Nie, to nie ten Sunami Ciri. Poboczne, to było poboczne. A to wszystko w Elen jest. Jest Nowigrad. Biała Dama. Tyle żeśmy przejechali tych wszystkich rzeczy. Śmierć w ogniu, o właśnie. Mamy sobie znaleźć w chałupie za tym, ale nie znajdziemy. No więc musimy odpuścić temat. Nie będę szukał, bo w wydrążonym drzewie. Gdzie to wydrążone drzewo szukać? Tutaj to. Nie, nic tu nie ma. Okej, okay, albo zbyt dosłownie to potraktowałem, tylko żeśmy już dostali od niej, a nic nie mamy szukać, tylko po prostu to tylko było takie stwierdzenie, że coś możemy dostać. Okej, okay, jedziemy dalej. Do Velen. No trochę żeśmy się obłowili. Będziemy musieli zrobić parę rzeczy. Rachunek sumienia, żeby to wszystko gdzieś tam poukładać sobie. Teraz zobaczmy, jak my jedziemy, żebyśmy wiedzieli też, którędy i gdzie.
Jawornik, my jesteśmy tutaj, a wracamy się gdzieś po prostu. Aha, bo tamtędyśmy wjechali, a wjeżdżamy dookoła to wszystko. Niedobrze. Jedziemy nie w tym kierunku, co potrzeba. W drugą stronę powinniśmy jechać. Tutaj na wieży Jawornik. Kaczma na rozstajach, to już tam byliśmy. I do kasztelu Wrońce. Dobra, dajemy sobie szybką podróż, bo musi znaleźć z drogowskazu do drogowskazu. No to cóż, jedziemy tutaj pod... na tej Debrzy. Gdzieś w tamtym kierunku. No, żeśmy źle pojechali, zjeżdżamy gdzieś na dół. Mamy jakiś stary kamieniołom, też nam się tutaj coś przyda. Nie, to myli mi się z inną grą, gdzie jest pod spacją. Pod spacją mamy fajne nazwy. Pod spacją mamy po prostu, nie pod spacją, tylko pod tab mamy mapę i musisz znaleźć drogowskaz. No stoję pod drogowskazem, ale pod czym ja stoję? Czyżbym musiał zejść? W ten sposób. Szybka podróż. Rozumiem. No widzicie, uczymy się. Piąty odcinek, a my się uczymy, bo my dopiero któryś raz, chyba pierwszy, generalnie, albo drugi, chcemy przeskoczyć. Wtedy to jakoś poszło bezproblemowo, a teraz nie za bardzo. To cóż, ja myślę, że podjedziemy sobie do Barona. Dobra, to już sobie podejdziemy, już nie będziemy gościa męczyć. Mamy pełno rzeczy, może byśmy coś sprzedali. Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Tylko, że to chyba nie jest to. Musimy partnerzowi sprzedać. Pojedlimy, pojedli. Nie strach. Nie moja zbyt. Ruszaj się. Daj spokój. Widzieliście, jakie mam muskuły? No, popchaliśmy troszeczkę akcję do przodu, ale teraz by było dobrze... naprawić miecz, nie wiem, zobaczmy, jak to wygląda. Co ten ma tutaj, kratermistrz? Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? No pokaż, coś ostatnio nie miałeś nic, ale pokaż, może coś się towary zmieniło. Pierwszy. To ja widzę, że ja tutaj mam... O, to warto kupić. Za 60 to kupmy to. Do gwinta nie gramy. Yuki. My mamy chyba nawet dosyć duże. I to są wszystko rzeczy, które są poza naszym zasięgiem. Ale my możemy trochę posprzedawać rzeczy. Srebrne pantalony. Nie kup, tylko sprzedaj jak coś już. To się może przydać. Tylko zostawmy. Nie wiem, co tam będę jeszcze rozkładał, te składniki ziemieślnicze. No ale wygląda z tego, to chyba jest coś mi będzie potrzebne później. Ale na razie chcę sobie zobaczyć, czy jest saletra. Kogoś nie ma, ale ma jedzenia dużo, a my z jedzeniem to troszkę nie za bakier. Na bakier, chlebek po ile? O, jakie drogi. Po 50 coś.
No to na razie jesteśmy bez kasy. Musimy to wszystko sprzedać, co mamy. Dobra, co mamy tutaj rzeczy? Sprzedaj. Pochodnia może się przydać. Proste narzędzie rzemieślnicze mogą się przydać. Miecz to się już na pewno nie przyda do niczego. No dobra, za dużośmy nie zarobili, ale coś tam jest. Dobra, nic od niego więcej nie kupimy. Bywaj. Bywaj. No i cóż, tutaj sobie musimy zrobić przerwę. Z Baronem porozmawiamy już w następnym odcinku. I tutaj będzie dobrze. Dziękuję bardzo, za wspólnie spędzony czas. No taka była troszeczkę... inny odcinek, bo żeśmy nie szli wątkiem głównym, ani nawet zadania poboczne żadne żeśmy robili. Po prostu zrobiliśmy kawałek jazdy, ale dzięki temu kawałkowi jazdy, popatrzcie się, mamy odkryty kawał mapy, szybkie punkty do przenoszenia się, no i żeśmy znaleźli parę rzeczy, bo znaleźliśmy w ekwipunku... to sobie musimy tylko to poukładać wszystko, ale znaleźliśmy gdzieś tam ten... schemat rynsztunku i inne rzeczy. O właśnie, to są chyba te, co nam potrzeba, co tego, żeby zrobić, rękawice, wszystkie rzeczy. Będziemy coś na ten temat myśleli. O właśnie, brakuje, tylko trzeba zrobić, no a brakuje nam rzeczy, ale gdy zrobimy, proszę bardzo, możemy dać do zrobienia wymagany rzemieślnik lub kowal. I nam zrobi, tylko też nie wiadomo za ile, no ale proszę bardzo, jakie będzie porażenia i wszystko. Potem możemy go sobie udoskonalać. Punktów żeśmy nie dostali, bo żeśmy prawie że nic nie zrobili. I ja myślę, że na tym sobie zakończymy i to będzie dobre miejsce. Dziękuję bardzo, kłaniam się i zapraszam na kolejne odcinki.